Hejka, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Marta, jesteś na kanale Enjoyment Family i dzisiaj zapraszam Was na nowego vloga. Będziemy robić wyprzedaż szafy mojej i małego, ponieważ wyrósł mi z wielu rzeczy, więc dzisiaj się chcę zająć tym, żeby je przesegregować, sprawdzić, powystawiać, bo nie lubię, żeby te rzeczy, wiecie, się gdzieś tam mi walały. Nie wyciągam ich na strych i czekam Bóg wie na co, tylko wolę je na dany moment po prostu sprzedawać. Gdy tylko wyrasta, ja sprzedaję za tę kasę, kupuję coś nowego dla niego. Wyrósł mi z wielu rzeczy. Oprócz tego jeszcze takie sporo gadżetów mam. Ten pas ciążowy, którego używałam podczas gdy miałam brzuszek. I też zajmiemy się moją garderobą, moimi ubraniami. Bo tam też mam sporo nakupionych rzeczy, sporo takich, w których już nie chodzę. A że teraz chcemy zdjąć rzeczy świąteczne i wiecie, czerwone bluzy, sweterki i te sprawy, to dzisiaj tym zajmiemy. Ja będę te rzeczy wystawiać na aplikacji Less. To jest taka aplikacja do sprzedaży ubrań i tam jest fajna rzecz, ponieważ pierwszy zakup, który będziecie robić, nie płacicie za wysyłkę. Słuchajcie, wysyłka jest darmowa jeszcze w listopadzie, więc musimy się spieszyć. No i niestety tutaj jest jeden minus, ponieważ aplikacja Less nie ma koszyka. Więc jeżeli chcecie kupić więcej rzeczy, to po prostu musicie do mnie napisać pod tą rzeczą i wtedy ja wystawię ją jakby sumarycznie. Ja Wam wrzucę tutaj linka do mojego profilu i tam będziecie mogli wejść, gdy wszystko będzie wrzucone, to będziecie mogli robić sobie zakupy zarówno dla malucha, jak i dla siebie. Także mam nadzieję, że się Wam to przyda. Co warto wspomnieć, Less to platforma. Dlaczego platforma? Ponieważ obejmuje stronę web, jak i aplikacje, więc w zależności jak Wam jest wygodniej korzystać, tak możecie to robić. Jest to aplikacja polska i bezpłatna. Znajdziecie tam nie tylko i wyłącznie ubrania, ale też jakieś inne gadżety, elektronikę, więc również możecie sprzedawać o wiele więcej rzeczy. Ja zaczynam tutaj od komody. Tu już sobie przygotowałam pas. Sprzedajemy tą chustę. Powiem Wam, że u nas się ta chusta jednak nie do końca sprawdziła. Mały nie da rady w tym długo chodzić, długo leżeć i jakoś tak zaczyna denerwować, więc stwierdziliśmy, że może komuś przyda się bardziej, może ktoś lubi i tak dalej, i tak dalej. U nas niestety nie pykło tak, jakbym chciała. Przeglądnę tutaj jego rzeczy. Już je poprałam i miałam podczas prania sobie podzielić. Tak sobie podzieliłam, że wkładałam z powrotem. Ale patrzcie, jakie słodkie. Z niektórych rzeczy to mi jest tak szkoda, że on powyrastał. Na przykład taki cudowny swój. Albo taka cudowna koszula. Raz ją miał na bierzmowaniu mojego brata. No i nie ubrałem. Ja rozumiem osoby, które sobie te ubranka zachowują. Ja też mam, tak się Wam przyznam szczerze, taki jeden dresik sobie zachowałam jego. Ubranko, w którym wychodził ze szpitala i jeszcze jakieś tam śpioszki i jeden bodziak. To sobie zostawiłam tak na pamiątkę, żeby pamiętać, jaki on był maleńki, taki w rączkach. Już jak go podnoszę, a biorę te ubranka, które miał zaraz po porodzie, to było takie maleństwo, a teraz już taki mój chłopak. Poraźny. Także sobie przeglądnę tutaj. Powiem Wam, że to jest spoko, że paradoksalnie pomimo wielu wróżb nie mam ubrania, którym Mikołaj mi nie wychodził ani razu, że się wiecie, nie pojawił. Może nie ubierałam go zbyt na przykład często danej, nie wiem, śpioszków czy czegoś, bo po prostu mi było niewygodnie go ubierać i tak dalej. Wiecie, czasami się kupuje coś, co nam się podoba, a ostatecznie nie do końca potem to się sprawdza. Dlatego fajnie czasami kupować coś z drugiej ręki i wiecie, nie wydać tyle kasy na to wszystko, bo to też będzie w fajnej cenie. Ja też tutaj mam, o, na przykład rożek, który użyłam tylko w czasie, gdy byłam w szpitalu. Potem go po prostu wyprałam, wysuszyłam i leży i już więcej go nie ubierałam, bo wiem, że część mam na przykład woli trzymać dzieciątko w rożku, wtedy czują się pewniej i też dziecko jest, wiecie, takie bardziej opatulone, jest mu cieplutko, a część mam woli po prostu trzymać w rękach i czuć to dziecko. No i ja jestem z tej drugiej grupy osób. Jeszcze mam w garderobie parę rzeczy odłożonych Mikołaja, ale tu, patrzcie, jaka słodka, górna zima nam przyszła. Matka nakupiła takich rzeczy, też na razie, mam nadzieję, że jeszcze na wiosnę to jest ile? 68, 4, 6 miesięcy, może na wiosnę jeszcze zdążę tym wychodzić. Mamy sweterek. Wstępnie sobie, wiecie, przesegregowałam te bluzeczki,
żeby wiedzieć co i jak. Ja jeszcze mam w praniu, to przyniosę sobie pranie. Natomiast co wam chciałam powiedzieć, to bardzo serdecznie was zachęcić do tego, abyście sprzedawali ubrania, w których nie chodzicie. Dawali im drugie życie. Ja cały czas staram się w mojej garderobie mieć mniej ubrań. Słuchajcie, ja mam w ogóle taką fazę, że ja chyba już jestem trochę zakupoholiczką, no nie? Ja uwielbiam kupować ciuchy. I na przykład, zresztą chodźmy do garderoby i tam wam pokażę, jaki mam w głowie nie ten teges. Kukuk. Ja mam coś takiego, że jak mi się coś sprawdza, to kupuję tego na potęgę. I takimi rzeczami są kurtki jeansowe i koszule jeansowe. Ja mam jakiś pierdzielec na punkcie jeansów. Paradoksalnie jeansów zwykłych sobie kupić nie mogę, ale patrzcie. I ja bym kupowała jeszcze więcej. Czekaj, gdzie jest ta sztyryczek? Okej, okay. Ściągamy. Pup. Jedna koszula jeansowa, druga koszula jeansowa, trzecia koszula jeansowa, czwarta koszula jeansowa, piąta koszula jeansowa, szósta koszula jeansowa. Jak myślicie, ile człowiek w garderobie może mieć koszul jeansowych? Pytanie retoryczne, piszcie w komentarzu, ile mogę mieć koszul jeansowych? Ale najgorsze jest to, że jeszcze kit bym ja to, wiecie, wszystko wychodziło. Ale na przykład ja kocham koszule jeansowe, to już jak widzę na założonym obrazku. Ale zaraz wam pokażę historię każdej koszuli jeansowej, bo ja mam problem z nimi się rozstać, chociaż wiem, że powinnam. Ale na przykład tak, to miałam, gdy Mikołaj był mały, bo to tak mi szkoda, w sumie fajnie w niej wyglądam. I tak, wiecie, bardzo mi się podoba, bo jest z lekkiego materiału. I to jest koszula z Zary. W ogóle kupiłam sobie w niebieskim kolorze i tak stwierdziłam, że jak zajebiście się sprawdza, nie? Wygodna, mięciutka, a tu mi się nie gnie, a tak mogę zrobić, i tak mogę zrobić, i wszystko mogę zrobić, więc kupiłam identyczną w kolorze różowym. I to jest ta samiutka koszula, tylko w kolorze różowym. Kolejna to jest koszula, którą kocham, ale kupiłam ją na ciuchach. Mięciutka znowu, tak się można wyginać, tutaj wszystko, rączki, nic mnie nie uwiera, nic mi pod pachami nie dże, nic. Zostaje. To zostaje. Te trzy zostają. Na 100% zostają, nie? To jest moja ukochana koszula jeansowa, którą można nosić jako koszulę jeansową, ale nie tylko, bo mogę nosić ją też jako kurtkę. I wygląda po prostu przepięknie. Dodatkowo towarzyszyła mi przez całą ciążę i ratowała każdą stylizację, że nie wyglądałam jak bukłak. Więc zostaje, nie? No i zostają mi dwie koszule jeansowe ostatnie. Ta czarna, no to jest super, no bo jest czarna, nie? Takiej nie mam. Mam wszystkie kolory, ale czarnej nie mam. Taka szaro-czarna. Ta jest szara. Też ją bardzo lubię, bo uwielbiam w niej na przykład robić jakieś tam prace domowe i tak dalej. Ale może tą chociaż sprzedam. Więc aktualnie mam 5 koszul jeansowych. Jedna idzie do sprzedaży. Zresztą jeszcze nie potrafię się rozstać. Nadejdzie taki czas, kiedy się z nimi rozstanę. Albo nie. Dobra, skończmy temat koszul jeansowych. O! Ja, kolejna rzecz, którą ja mam w głowie, która jest bardzo smutna, jednocześnie, ja nie wiem, to się już chyba leczy, to, że jak mi coś spasuje, wiecie, jakiś fason, to nie, sznurek to nie, swetr, zajebisty, nie, kocham go, taki duży, wygląda w nim szczuplej, wszystko mi zakryte, nawet jak mi leginsy prześwitują, to tupę zakrywa, idealny po prostu, więc jak stwierdziłam, kupiłam różowy, no to kurna, kupię sobie też niebieski, no bo świetny fason, kupiłam niebieski, nie, chwilę później, czekajcie, wszystko zaczęło się generalnie od beżowego, który jest w identycznym fasonie. I najlepsze jest to, że... O, tu. Mam jeszcze taki jasno-różowy. Patrzę, że totalnie nie mój kolor, nie? Ale kocham. Nie no, ten do sprzedania. Ten jasno-różowy możecie mieć. Kurde, ale ładnie. Też zakrywa tyłek. Także jak macie prześwitujące leginsy, to już wam nie jest straszne wychodzenie i zginanie się po niższe półki gdzieś tam. No, dobrze. To tutaj będę układała te rzeczy, które idą na sprzedaż. Te lubię. Ta jest z alpaki. To jest z alpaki. Je trzeba obcinać. Nie, że ze skóry, bo to sweter jest, nie? Chodzi tylko o kłaki alpaki. Kłaki alpaki. Alpaki są słodkie. Potem będę to wszystko jeszcze przymierzała. Bóg mi świadkiem, że dzisiaj wyprzedam część tych rzeczy. I słuchajcie, patrzcie, ja niby mam wszystko tutaj, co jest, jest mi potrzebne. Patrzcie, że znowu mam co... Na przykład mam beżowy jeden płaszcz, beżowy drugi płaszcz, beżowy trzeci płaszcz. No jebnięta, no! Powiedzcie mi, co trzeba leczyć? Ktoś ma trzy beżowe płaszcze? Zostają, ale mam dużo rzeczy, które nie zostają. Na przykład mam małą czarną. Kupiłam sobie małą czarną. Ona ma taki szerszy fason, bo ona jest ciążowa. Kurde, myślałam, że już nie jest ciążowa. Mam jeszcze mnóstwo rzeczy w tej szafie, które są rzeczami ciążowymi. Także mamy małą czarną, ciążową. Mamy tutaj mnóstwo leginsów ciążowych, więc je też sobie powystawiam, bo w sumie no już ich nie zużyję, więc wam się przydadzą. I na przykład nie wiem, czy wolicie na przykład zestawy. Patrzcie, będzie taki zestaw. Mała czarna
i czerwona kurtka. Zajebiście wygląda, chyba sobie zostawię. Jakbym tak robiła, to bym wszystko po prostu mogła zostawić. Naprawdę, wszystko mogłabym zostawić. Ale nie, powiedziałam, że nie. Ja chcę kupić nowe rzeczy, więc część muszę oddać w nowe ręce. Kurtka i mała czarna idą tu, to już jedno mniej. W tej kurtce dawno nie chodziłam, kocham ją, ale jest za ciasna. Tak cały czas sobie myślałam, bo to jest XS-ka, piękna. Tak się na nią czaiłam, w końcu kupiłam, bo była tylko XS-ka i na promocji, nie? Więc kupiłam sobie, się schudnę. Nie schudłam, teraz jeszcze do tego przytyłam, no ona leży, nie? Więc niech się ktoś inny cieszy tymi rzeczami też, bo to tak jest. Jeżeli w czymś nie wychodziłyście przez pół roku, to już w tym nie wyjdziecie. Taka jest prawda, niestety. Na przykład tutaj, o, tu jest jeszcze bluzka z metką, o, 49 zł, ale ta zostaje, bo jeszcze wiecie, z metką. To jest na mnie za duży mam dekolt w tym, ale jest piękna, no ale jest za duży dekolt, więc nawet się nie będę zastanawiać. Ta służyła mi podczas ciąży, ale to też już jest takie, wiecie, też ma za duży dekolt, ja nie mam cycków. Kolejna rzecz to żakiet, koszula. Proszę, żeby mi się zmniejszyło. O, to jest na przykład, uwielbiam te bluzki z H&M-u, ale mam L-ki, tu jest M-ka, bo niby schudnę, więc też ją oddam. Dobrze, kolejne rzeczy tu. O, to jeszcze mogę, czarny sweterek. W sumie ile można mieć swetrów, tam są same swetry, nie? To już są Krzysia rzeczy, to ja mu tutaj nie będę segregowała, chociaż mój mąż się śmieje ze mnie, on sam ma trzy czarne koszule, każda identyczna, no i... Ale mi... Po co ci w każdym kolorze? No nie, ja przynajmniej zmieniam kolor, a on wszystkie czarne kupił. Nie ogarniesz, ale zostawisz. Zostawisz, bo wiecie, cały wieszak jest, chodźcie tutaj. Podzielmy te rzeczy na rzeczy moje i Krzysia. Moje? Krzysia. Więc sami rozumiecie, czemu nie ruszam tych koszul, nie? Okej. Okay. To mamy pierwszy wieszak przesegregowany. Będzie wyglądało jak z jednej strony jest luka. Widać, że się pozbyłam części rzeczy, no nie? Widzicie tą dziurę tutaj? Widzicie ten kłak taki westernowy, co tam przeleciał nad tym? Robię porządki. Dobra, sukienki. W tej jeszcze w życiu nie wyszło. Do tej trochę jest mi za ciasna, więc też powiem wam, że się pozbędę tych rzeczy. Tutaj kolejną mamy. I to jest też tak, że ja lubię zmieniać. Na przykład tej jesieni tak. Potem wiem, że mi się to znudzi. Będę chciała coś innego. Więc najlepiej po prostu wyprzedawać te rzeczy. I najlepiej, że duża część z tych rzeczy będzie nowa z metkami. Bo tak kupiłam, że będę chodzić, potem nie chodziłam, potem zapomniałam, potem nie miałam gdzie w tym wyjść, mówiłam, że schudnę, nie schudłam. Czemu nigdy się nie mówi, o Jezus, jakie ładne, może do tego przytyję? Nigdy jeszcze tak nie powiedziałam, chciałabym tak powiedzieć. Uuu, patrzcie, dużo tego, to się chwali. O, kurtki jeansowe. Która zostaje? Ta czy ta? Też tak uważam. Dość, dość. Przejrzyjmy jeszcze swetry. Nie chcę się go pozbywać. Nie chcę. No przejrzałam, nie ma co. Nie ma co. No nie ma, tam wszystko potrzebne. Chodzi za mną ta kamera, nie wyczuj. No! Jeszcze wyrwałam wczoraj kramkę. Jeszcze tutaj mam. O, tak. Gacioszki, słuchajcie, kupiłam sobie zajebisty fason. 38 i 40 kupiłam. Dzisiaj mierzyłam, 38 zostaje, 40 do sprzedania. Dobra, muszę to tutaj dawać, żebym wiedziała, ile tego jest, bo wtedy jestem bardziej zmotywowana, wiecie? Tutaj mamy bluzki ciążowe, nowe, nie ubrałam ani razu. Druga, to są zarąbiste bluzki z H&M-u, tylko ja byłam w ciąży w trakcie wakacji i zazwyczaj stawiałam na sukienki. No dobrze, wystarczy. Następna, tu już nie ma co. Kupiłam cudowne leggingso spodnie, nie? Nie wiem, kiedy ja bym miała w nie wejść. Są takie ładne. Ja lubię, bo są takie wygodne, takie gadki. Nie wejdź. Miałam wejść, nie wejdź. To są rzeczy, które wiem, że tym nie chodziłam już ho-ho i trochę. A to jest za ciasne. Okej. Okay. Teraz zostaje nam tylko to wystawić na lesa. Po prostu będę taka skiśnięta. Strasznie dużo tego. Jestem trochę przerażona. Dobra, idziemy to mierzyć, żebym zrobiła wam zdjęcia na sobie, które tam dodam, bo zdecydowanie lepiej jest widzieć, jak to na kimś leży. Zazwyczaj to jest M, które noszę, czasami L i tak się mieszczę w tych rozmiarkach. Natomiast i mam 164 cm wzrostu, to też może być istotne, więc idziemy robić zdjęcia, mierzyć i wrzucać to na apkę. Trzymajcie kciuki, żeby to jakoś w miarę super poszło. Tutaj jeszcze mam, patrzcie, ile rzeczy. To jest wszystko Mikiego i to już też są rzeczy, z których wyrósł. Czapeczki, praktycznie nieużywane, bo kupiłam już za małe. Leginsiki, jakieś tam ten. O, tu jest na przykład przepiękna ta.
To były takie, to jest takie ładne, kupiłam identyczne body dla Mikołaja, tylko teraz rozmiar większe i jest przecudowne, świetnie się nosi. Trzymajcie kciuki, idę to wystawiać. Leginsy w górę, pod cyce, które są jak donice i wychodzimy. Zaczynamy robić zdjęcia. Tu. I raz. I powiem wam, że teraz będzie coś takiego, że dużo rzeczy będzie mi się po prostu podobać. I nie będę chciała ich wystawić. Dobra, numer jeden. Okej, okay, zdjęcia porobione, trochę się namachałam, ale się udało i teraz będziemy je wrzucać na apkę, także sobie siądę. Wchodzimy sobie na apkę Less i mamy tutaj wielki przycisk dodaj przedmiot i chcemy sprzedać przedmiot, możemy go też dodać jako licytację. I jak sobie wskakujemy tutaj, to mamy sprzedaj przedmiot i możemy tutaj od razu wybierać zdjęcie z katalogu. I ja już sobie zobaczę, co my tutaj mamy. Ostatni dres, który był dodawany. Wrzucam sobie zdjęcia. Możemy je tutaj skadrować. Ciach. Mamy tutaj typ oferty, to jest kup teraz. Nie bawimy się w licytację. Czas trwania dajemy na przykład 30 dni. Cena to załóżmy 70 zł. I dajemy dodaj, że to jest bluza. Kolor mamy szary. Więc tutaj wszystko od razu już wpisujemy, Boże, żebym znalazła szary. O, jest szary jakby. Dobra, marka. I to jest och, la, la. Okej, okay, stan przedmiotu idealny. Opis. Szarym z lampasami. A, rozmiar jeszcze. Rozmiar to M. Sugerowany rozmiar paczki. Od razu daję sobie większą. Dostawca InPost paczkomaty. I zapisz. Dobra, możemy tutaj jeszcze dodać zdjęcia, jakieś dodatkowe, to zrobię później i klikamy opublikuj, przedmiot wędruje na tablicę i można go zakupić. Co ważne, w tym przypadku pierwsza dostawa, gdy zrobicie na przykład większe zamówienie, jest za darmo, więc to jest bardzo ważne. Teraz zajmiemy się rzeczami Mikołaja, jest ich tutaj dość sporo, to jeszcze nie są wszystkie, które będą tutaj do wystawienia, natomiast chcę wam pokazać parę słodyczy największych, na przykład but. Te słodkie budki. Niechodzone. Dziwne, nie? Ja mu założyłam je parę razy, żeby w stópki mu nie było zimno, ale już mi z nich wyrósł. No, pomimo tego, że niby ma stópkę, która się tutaj mieści, ale jeszcze jest za mała, bo to jest tak dla takiego. Popatrz, jakie budki. Gdzie takie budki? Dalej, nie odchodź. Chodź tutaj. Jezu, to jest szalony pies. Albo to. O, zasłonę na 7. Przekochane są te rzeczy. Teraz takie, wiesz, wiecie, fajne, zimowe. Albo, czy wam pokażę sweterek, to wam pokazywałam, to wam pokazywałam. Co wam jeszcze takiego pokażę? Co jeszcze ważne z takich rzeczy? To zawsze składam te zestawy tak, żeby były na przykład spodenki plus bluzeczka, albo dwie pary bluzeczek. Dzięki, dalej, nie z tyłu, mała. No i fajnie, bo one między sobą też będą kompatybilne. Lecimy z robieniem zdjęć. Życzcie mi powodzenia. Zajdzie mi tu pewnie do 12, ale mam nadzieję, że ogarnę dzisiaj. Udało mi się wszystko ogarnąć. Ja was bardzo serdecznie zapraszam na mój profil Less. Ja wam daję link w opisie. Mam nadzieję, że uda nam się wszystkiemu znaleźć nowego właściciela. Także bardzo serdecznie was zapraszam, odsyłam. No i może znajdziecie coś fajnego dla swoich dzieciaków. Nie, Dalenios?
My się żegnamy z Wami na ten moment, zapraszamy do subskrybowania i zostawienia kciuka w górę. No i co? Pa! Idziemy się pobawić, tak? Teraz jeszcze dla Dalenia. Co byś chciała? Idziemy się pobawić. Chwilę przerwy. Dobrze, już idę dalej. Mam iść? Z tobą iść? Gdzie idziemy? No to pokaż, gdzie idziemy. Dobrze, tam idziemy. Idziemy, tak? Dobrze. Idziemy.